Dzień dobry Państwu. Witam na drugiej części naszego wykładu o planie Marshalla. Przyznam, że miałem pewien problem z ustaleniem tytułu dla tej drugiej części naszego spotkania. Myślałem o American First, bo Stany Zjednoczone były absolutnym dominatorem gospodarczym i politycznym ówczesnego świata. Wbrew temu, co głoszą media, Związek Sowiecki nie był konkurentem dla Stanów Zjednoczonych. Był zbyt słaby. Gospodarczo na pewno. Związek Sowiecki mógł co najwyżej się odgryzać. Ale gdyby ściśle trzymać się skali tej amerykańskiej pomocy, to właściwszy byłby tytuł Niemcy przede wszystkim. Niemcy ponad wszystko. To określenie Niemcy przede wszystkim wielokrotnie występuje w literaturze przedmiotu. Po prostu tak określali ten program i jego realizatorzy. I tak świadczą o tym dane gospodarcze. Franklin Delano Roosevelt był prezydentem wielbionym przez Amerykanów. Przede wszystkim za gospodarcze osiągnięcia, jakim było wyjście z wielkiego kryzysu 1929-33. I był jedynym prezydentem czterokrotnie wybieranym na ten urząd. Nigdy wcześniej ani potem nikomu ta sztuka się nie udała. Na tym polega potęga gospodarki. Tam czasami nie potrzeba słów. Ludzie patrzą na zawartość garnków, ludzie patrzą na to, co mają w kieszeni. I z prezydentem Rooseveltem był od początku Harry Edgar Wallace. Wallace współtworzył Nowy Ład, a potem od 1941 był wiceprezydentem u Roosevelta. Wallace to był ten, który umiał przemawiać do prostych ludzi, do robotników i do rolników. Obaj, Roosevelt i Wallace, byli z partii demokratycznej, wywodzącej się z południa, z tego rolniczego południa. Ale o Wallace'ie można śmiało mówić, że to był postępowiec i do tego bardzo popularny. Prawdziwy demokrata w tym pozytywnym znaczeniu słowa. I był Wallace człowiekiem przyjaznym. Po jego objazdowej wizycie w 1943 roku 12 krajów Ameryki Łacińskiej obiecało wypowiedzieć Niemcom wojnę. Niemcy nic tym krajom nie zrobiły, ale kraje Ameryki Łacińskiej, te, które odwiedził Wallace, chciały zamanifestować poparcie dla Wallace'a. Wallace wiele miał takich sukcesów. I co bardzo ważne, najważniejsze, Wallace opowiadał się za współpracą ze Związkiem Sowieckim. Wiele razy do tego motywu współpracy ze Związkiem Sowieckim powracał. Wallace, demokrata otwarty na współpracę ze Związkiem Sowieckim. Ale w okresie II wojny światowej amerykańska gospodarka kwitła jak nigdy wcześniej. Zyski amerykańskich korporacji wzrosły niemal dwukrotnie, z 6 miliardów dolarów w roku 1940 do 11 miliardów dolarów w roku 1944. Zyski korporacji amerykańskich wzrosły ogromnie. Tyle, że wynagrodzenia robotników były zamrożone. Wallace był tym, który potrafił zapanować nad tymi niepokojami robotników. Przez te gigantyczne zyski amerykańskie korporacje bardzo urosły w siłę. Tak bardzo, że to one, a nie delegaci, decydowali często o partyjnych nominacjach. I w 1944 roku na konwencji demokratów Wallace miał poparcie 65% delegatów. 65%, a Truman zaledwie 2%. Przewaga Wallace'a na fotel wiceprezydenta na tamtej konwencji była ogromna, druzgocąca, ale wskutek, no, jakbyśmy to powiedzieli, no, machlojek. Nominację tą wygrał Truman.
Tamta konwencja jest przywoływana jako jedna z takich niechlubnych kart amerykańskiej historii partii politycznych. Wallace 65, Truman 2, ale w efekcie przeforsowany został Truman. Kim był Truman? No, Truman sam o sobie mówił w roku 1933. Kończę 49 lat. Dokonałem tak mało rzeczy, że 40 z tych lat można opuścić. Truman prowadził w przeszłości sklep z galanterią, zbankrutował. No, Truman był takim, dokładnie takim nikim. Człowiek znikąd, powiedzielibyśmy. Truman był bezbarwnym nikim, aż partyjny boss demokratów, Tom Pendergast, postanowił uczynić z niego senatora. I Pendergast, zapytany, czemu wybrał właśnie Trumana, powiedział: chciałem pokazać, że sprawne struktury partyjne wyślą do Senatu nawet gońca. I faktycznie tak się stało. Ten przysłowiowy goniec został senatorem. Wiele razy wyciągano ten wątek Pendergastowi i samemu Trumanowi, że do Senatu wysłał gońca Trumana. Zresztą ten partyjny baron Pendergast za różne przestępstwa trafił później do więzienia i swoje odsiedział. A Truman, no Truman był uznawany za człowieka Pendergasta, z którego Pendergast zrobił senatora z niczego. I był Truman senatorem pracowitym, ale w zasadzie niewidocznym. Wywlekano mu często, że jest senatorem z nominacji Pendergasta. Nazywano go więc produktem politycznej maszyny Pendergasta. Jedynym plusem Trumana była jego bezbarwność i fakt, że nie miał wrogów. I ten senator, no, powiedzielibyśmy kukiełka, przez te różne machlojki na konwencji demokratów został wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Machlojki, kombinacje, no tutaj różnych można używać słów, nie chciałbym nikogo urazić. Najpierw z Trumana gońca zrobili Trumana senatora, potem z bezbarwnego senatora zrobili Trumana wiceprezydentem. No tak działała amerykańska maszyna wyborcza. Powiedzielibyśmy na usługach amerykańskich korporacji, bo na pewno nie z poparcia delegatów i nie z poparcia robotników. Potem w kwietniu 1945 roku Roosevelt umiera. Do końca wojny w tym kwietniu pozostało już tylko 3 tygodnie, ale o tym, jaką drogą pójdą Stany Zjednoczone, będzie już decydował Truman, który po śmierci Roosevelta objął urząd. Truman wiele razy po objęciu urzędu publicznie stwierdzał, że rola prezydenta go przerasta i przeraża. Stany Zjednoczone były w tamtym czasie największą fabryką świata. Były zdecydowanie najbogatszym państwem świata. I do tego od lipca 1945 roku miały bombę atomową. Truman miał pełnię władzy nad powojennym światem. Ale według jego własnych oświadczeń rola prezydenta go przerażała i przerastała. To są jego słowa. Wielu historyków zwraca uwagę, że bomby atomowe zrzucone na Hiroshimę i Nagasaki nie miały żadnego znaczenia dla kapitulacji Japonii. Japonia przeżywała już większe dramaty niż bomby zrzucone na Hiroshimę i Nagasaki. Choćby nalot dywanowy na Tokio w nocy z 9 na 10 marca 1945 roku. Amerykanie zrównali wówczas z ziemią 41 km kwadratowych, zabili około 100 tysięcy mieszkańców, a ponad 1 milion mieszkańców Tokio straciło dach nad głową. Ale tamten nalot dywanowy Japończyków wcale nie załamał. Kapitulacja Japonii spowodował dopiero atak Armii Czerwonej. To była dla Japończyków katastrofa, a bomby atomowe miały być w istocie przesłaniem dla Związku Sowieckiego. Truman chciał to przesłanie wysłać Sowietom. My, Amerykanie, mamy bombę i to my rządzimy na świecie. I bomby atomowe miały trzymać ruskich w strachu.
Czemu po gospodarczych wątkach rozwijamy te historyczne wątki? Żeby zrozumieć, że wraz ze śmiercią Roosevelta w 1945 roku i odejściem Wallace'a rok później, Stany Zjednoczone weszły w okres konfrontacji ze Związkiem Sowieckim. Roosevelt i Wallace chcieli z Niemiec zrobić kraj pasterski i obydwaj chcieli współpracy ze Związkiem Sowieckim. A Truman chciał dokładnie odwrotnie. Wraz z Trumanem nastąpiła gwałtowna zmiana w amerykańskiej polityce. Skończyła się II wojna światowa, ale amerykańskie korporacje potrzebowały zamówień. Była ogromna potrzeba wygenerowania wroga. Wygenerowanie wroga usprawiedliwia nieuzasadnione wydatki państwowe, a ludzie gotowi są zrezygnować z części wynagrodzeń po to, żeby mieć zapewnione bezpieczeństwo. Roosevelt i Wallace chcieli współpracy ze Związkiem Sowieckim i budowy nowego ładu światowego, a Trumana to przerastało i forsował tezę o zagrożeniu czerwoną zarazą. Śmierć Roosevelta spowodowała całkowitą zmianę kierunku polityki amerykańskiej administracji. No ale czy Stany Zjednoczone mogły czuć się zagrożone? Gdyby tak było, to wydatki obronne Stanów Zjednoczonych nie spadałyby w tak ogromnym tempie. Proszę zobaczyć. Tutaj pokazuję, jeszcze w roku 1945 wynosiło 83 miliardy dolarów. Rok później już tylko nieco ponad połowę wydatków z roku zakończenia II wojny światowej. A w roku 1947 to było zaledwie 12,8 miliarda dolarów. Tu jeszcze pokazuję to w odniesieniu do całej gospodarki amerykańskiej, jak to bardzo szybko spada. Stany Zjednoczone porzuciły jakiekolwiek rozważania o konieczności zabezpieczenia się przed ewentualną sowiecką agresją. Teraz już tylko chodziło o to, żeby ustawić świat pod potrzeby własnej gospodarki. Ruscy byli pretekstem, bo nikt normalny nie redukuje w takim tempie swoich wydatków, a z drugiej strony nie straszy niebezpieczeństwem Związku Sowieckiego. Proszę popatrzeć na te dane. Czy było o co walczyć w Europie? Według zeznań samego Churchilla Europa została podzielona między nim a Stalinem. I po tym spotkaniu moskiewskim, bo wtedy sam Churchill udał się do Moskwy, żeby ze Stalinem porozmawiać, po tamtym spotkaniu pozostała odręczna notatka samego Churchilla. Dla Anglików najważniejsza była wówczas Grecja ze względu na ich flotę, a Polska... O Polsce Churchill się nawet nie zająknął. Polska była z góry skazana na egzystencję pod sowieckim butem. O Polskę Zachód się nie upomniał i Europa została podzielona żelazną kurtyną. Zwracam na to uwagę, bo wiele osób z sentymentem mówi, jak to Zachód o tą Polskę walczył. Niestety nie odpowiada to tamtej prawdzie historycznej. Druga wojna światowa zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem jednego, jedynego państwa – Stanów Zjednoczonych. Tu na wykresie pokazuje okres 1939-1945. Gospodarka amerykańska gigantycznie dzięki II wojnie światowej urosła, a gospodarka 12 największych państw Europy nieco zmniejszyła się. Tutaj pokazujemy Europę przez pryzmat tych 12 największych państw. Przed II wojną światową to Europa miała pod swoim panowaniem 85% powierzchni kuli ziemskiej. Świat był skolonizowany przez państwa europejskie. Najważniejsze decyzje dotyczące świata zapadały w Londynie, w Paryżu, w Berlinie. A po II wojnie światowej już widzimy, że nadeszła zmiana lidera. Już nie europejskie potęgi kolonialne będą rządzić, ale
Zjednoczone Stany Ameryki Północnej, czyli anglosaskie kolonie w Ameryce Północnej. Te anglosaskie kolonie połączyły się i po II wojnie światowej stały się samotnym światowym liderem. Proszę zauważyć, bezkonkurencyjnym. A Rosjanie? No, tu widzimy oba te państwa. Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki. W zestawieniu przed II wojną światową może były jakieś szanse na nawiązanie między nimi rywalizacji, ale II wojna światowa zmieniła wszystko. Koniec wojny stał się tym momentem, kiedy można było ostatecznie ustalić hierarchię i podzielić się światowym tortem. Podzielić się światowym tortem? A po co? Po co było Stanom Zjednoczonym się tym tortem dzielić ze Związkiem Sowieckim, jeśli mogli wziąć całość? Jest jeden król i są nim Stany Zjednoczone. I jest dwór tego amerykańskiego króla, czyli Europa Zachodnia. No i jest wroga komunistyczna siła, czyli Sowieci, z którymi trzeba się rozprawić. Z nimi i państwami, które ewentualnie będą po ich stronie. Dopóki żył Roosevelt, to była potrzeba ułożenia Europy bezpiecznej, ponieważ Niemcy wywołali obie wojny światowe, więc logicznym wydawało się uczynienie tego państwa bezpiecznym dla wszystkich. Bezpiecznym, czyli zdemilitaryzowanym. I jeszcze w lipcu 1944 roku Stany Zjednoczone przedstawiły tak zwany plan Morgenthaua. Morgenthau był amerykańskim Żydem z bardzo wpływowej rodziny. Morgenthau był sekretarzem skarbu Stanów Zjednoczonych, czyli takim ministrem finansów. W Stanach Zjednoczonych minister finansów jest piątym z kolei po sukcesji, po prezydencie. Amerykanie zawsze przywiązywali wagę do pieniędzy, do kasy, a Morgenthau był z Rooseveltem niemal od początku. Odegrał dużą rolę w opracowaniu i realizacji tego nowego planu Roosevelta, który później mu dał taką ogromną popularność. I podobnie miał bardzo dużą rolę Morgenthau w Lend-Lease, który tą wojnę doposażył militarnie. I Morgenthau był autorem planu dla powojennych Niemiec. Po I wojnie światowej amerykański prezydent Woodrow Wilson przedstawił plan odbudowy Europy i Polska odzyskała niepodległość na podstawie 13 punktu. A po II wojnie światowej takim planem dla Europy miał być plan Morgenthaua. Ale Roosevelt umarł, a Wallace nie uzyskał nominacji demokratów na wiceprezydenta. I stało się inaczej. No ale co ten plan wnosił? No, przede wszystkim podział Niemiec, tutaj pokazuję, na część południową i część północną i na strefę międzynarodową. I kawałki Niemiec przyznawał Związkowi Sowieckiemu i Polsce i Francji. Niemcy miały być rozparcelowane i pod taką, powiedzielibyśmy, międzynarodową kontrolą. Plan przedstawiony został w lipcu 1944 roku, kiedy jeszcze cała Europa była pod panowaniem niemieckim. Taki niemiecki dziennik Völkischer Beobachter był formalnie własnością Adolfa Hitlera jako osoby fizycznej, ale ocenił ten plan Morgenthaua w ten sposób, że Roosevelt i Churchill zgadzają się na żydowski plan morderstwa. Żydzi jakoby chcą zamordować Niemców w tym planie. Wstrętni Żydzi chcą zamordować tych biednych, biednych Niemców. To jest lipiec 1944 rok, a Goebbels skomentował ten plan, że Żyd Morgenthau chce zrobić z Niemiec wielką grządkę ziemniaczaną. I dużo miał racji w tym stwierdzeniu. Ale w końcu miała się dokonać sprawiedliwość dziejowa nad Niemcami, bo dużo zła te Niemcy w drugiej i w pierwszej i w drugiej szczególnie wojnie zrobiły. Miała to być ta sprawiedliwość dziejowa. Plan Morgenthaua zakładał, że Niemcy będą krajem rolniczo-pasterskim. Cały niemiecki przemysł zostanie rozdany państwom zniszczonym przez Niemcy w wyniku II wojny światowej. No, ten niemiecki przemysł pójdzie na wojenne reparacje. I ta rolniczo-pastewna niemiecka gospodarka dodatkowo będzie nadzorowana przez ONZ. Tak, na wszelki wypadek, gdyby tym powojennym Niemcom
udały się jakieś pozostałości uzbrojenia wykopać z ziemi, albo mieliby ochotę na przykład przebudowania wideł na broń zaczepną, to niech jeszcze na wszelki wypadek ONZ nadzoruje ich gospodarkę. Poza tym miało być, co bardzo ważne, rozliczenie Niemiec z hitlerowską przeszłością. Sądzenie hitlerowskich zbrodniarzy i denazyfikacja. Denazyfikacja, czyli wykorzenienie hitleryzmu, wyrwanie z korzeniami i spalenie, żeby nie pozostał żaden ślad. Ta denazyfikacja Niemiec była szczegółowo ustalana przez Amerykanów i Sowietów i Brytyjczyków na konferencjach i w Jałcie i w Poczdamie. Odtąd Niemcy miały być bezpieczne dla swoich sąsiadów, niegroźne. Niemcy mieli pracować w polu od świtu do zmroku. I głupoty podbojów, i mordów nie łaziłyby im po łepetynach. Niemcy miały sadzić kartofle i zasiewać żyto. A jeśli ONZ by się zgodziło, to mogli zasiewać nawet łubin czy rzepak. I mieli Niemcy doić kozy, a jeśli ONZ by się zgodziło, to nawet krowy. Prawda, że był to piękny plan? No, plan marzenie. Ale jak wszystkie marzenia, tak i to marzenie upadło. Potem do tego planu Morgenthaua Stalin dołożył swój twórczy wkład i okroił Niemcom terytorium aż do Odry. Stalin kombinował, żeby Polska była państwem buforowym dla Sowietów przed ewentualną agresją Zachodu. No bo tak po prawdzie, to ja nie pamiętam z historii, żeby Ruscy kiedykolwiek ruszyli na Europę Zachodnią. Za to w drugą stronę i owszem, i francuski Napoleon miał ciągoty i zajął Moskwę, i niemiecki Hitler też pod Moskwę doszedł. Polska miała według Stalina być takim buforem przed ewentualną zachodnią ekspansją. I stąd ten kwadratowy kształt, który ciężko jest przejść wojskami. A przy okazji potraktowano te przekazywane Polsce i Związkowi Sowieckiemu ziemię jako formę wojennych reparacji. Ale jak powiedziałem, wszystko co piękne okazuje się w życiu nierealne i tak też było z tym planem Żyda Morgenthaua. Jak już mówiłem, Truman od zawsze był zdania, żeby napuszczać Niemców i Ruskich na siebie i zawsze popierać słabszego. I niech będzie w Europie równowaga i niech te kraje trzymają się w szachu. Słabszego popieramy, po to, żeby tego silniejszego stopował. I Truman mówi, jak odwieczni europejscy rywale będą zajęci sobą, to Stany Zjednoczone nie będą musiały walczyć, a ze sprzedaży uzbrojenia do Europy da się godziwie przeżyć. Zresztą do dzisiaj wydatki na zbrojenia Stanów Zjednoczonych są równe łącznym wydatkom niemal całej reszty świata. Ze sprzedaży uzbrojenia da się przeżyć. Truman i jego otoczenie narzucili to postrzeganie świata przez pryzmat dwóch wrogów. Niemiec i Związku Sowieckiego. A ponieważ Związek Sowiecki zajął militarnie pół Europy, to wyrósł na głównego rywala wojennego Stanów Zjednoczonych. I coraz częściej zaczęto mówić o Niemczech jako potencjalnym sojuszniku amerykańskim. Powstawały między innymi opracowania, z których wynikało, że jeśli zrealizowany zostanie plan Morgenthaua, to wtedy podobno 40% populacji Niemców umrze z głodu. Po prostu Niemcy, jako ten kraj rolniczy, nie byłyby w stanie się wyżywić. I wówczas, jako ten kraj rolniczy, niemal co drugi Niemiec miałby jakoby umrzeć z głodu. W Stanach Zjednoczonych rozkręcała się wtedy taka antykomunistyczna gorączka i szukała merytorycznych uzasadnień. Jak pomóc powojennym Niemcom, żeby nie zabolało to pozostałych tych zachodnich państw, bo na wschodnie w ogóle nie uważano. A jednocześnie gubernatorzy wojskowi, amerykańscy i brytyjscy, zwracali uwagę, że przed II wojną światową Niemcy były bardzo silnym ogniwem spajającym Europę. Gubernatorzy, co można odnaleźć w dokumentach, mówili, że 60% niemieckiego importu pochodziło z Europy, a odwrotnie do Europy trafiło 75% niemieckiego eksportu.
W dzisiejszej Unii Europejskiej dla niemal wszystkich państw Niemcy są partnerem gospodarczym numer jeden. No, pokazuję tutaj to na przykładzie eksportu. Właśnie takie pomysły na federalizację Europy pod egidą Niemiec zaczęły dojrzewać w głowach polityków amerykańskich. Zmieniła się opcja. Roosevelt i Wallace odeszli. Przychodzi Truman. Truman mówi zupełnie inaczej niż oni. Powstrzymać Sowietów, ale rękoma Niemców, a właściwie rękoma Zjednoczonej Federalnie Europy pod egidą Niemców. Niemcy znów miały Europie przewodzić. Biały Dom i CIA mówiły pod tym względem jednym głosem. No i tak rodził się plan Marszala. Plan Marszala nie był po to, żeby odbudować powojenną Europę, ale właśnie po to, żeby stworzyć przeciwwagę dla Związku Sowieckiego. Kiedy Polska pod naciskiem Sowietów musiała zrezygnować z udziału w planie Marszala, to odmówiono nam także kredytów z Banku Światowego. Podobne traktowanie dotyczyło wszystkich państw socjalistycznych. Gdyby Stanom Zjednoczonym zależało na wyrwaniu nas ze szponów Sowietów, to by zgodziły się chociaż na kredyty dla nas, tudzież inne formy gospodarczego wsparcia poza planem Marszala. A takich działań nie było. Nie było takiej woli. Wprost przeciwnie. Byliśmy skazani przez Amerykanów na gospodarczą nędzę. Będę o tym jeszcze mówił. Powoli zapadała żelazna kurtyna. Pojedyncze głosy ze Stanów Zjednoczonych wołały jeszcze o opamiętanie i budowę nowego ładu europejskiego w pokoju. Do tych głosów należał m.in. niedawny wiceprezydent Harry Wallace. Wallace ostrzegał, że Europa de facto stanie się amerykańską kolonią. Ta Europa Zachodnia. Pokazuję Państwu na slajdach wypowiedzi byłego już wtedy wiceprezydenta Wallace'a. Truman pozbył się ich obu, i Wallace'a, i Morgenthaua. I otoczył się jastrzębiami. A Wallace ostrzegał, że w wyniku realizacji konfrontacyjnej polityki Trumana, której częścią miał być plan Marszala, z dużym prawdopodobieństwem dojdzie do III wojny światowej. Wallace twierdził, że Stany Zjednoczone prowadzą politykę Niemcy przede wszystkim. Nie on jeden, ale on to jeszcze podkreślał. Ale jest to polityka prowadzona przez ogromne korporacje, w interesie korporacji, dla pomnażania ich zysków. I polityka wymierzona w przeciętnych Amerykanów, robotników i rolników. Dlaczego? Ano dlatego, że zbrojenia dają zyski korporacjom, ale finansowane są z podatków robotników i rolników. Plan Marszala prowadził do tego, co dziś mamy w Stanach Zjednoczonych. Jest grupa nieprzyzwoicie bogatych i masy plebsu, które żyją marzeniami o zrobieniu kariery od pucybuta do milionera. Truman rozpoczął w Stanach Zjednoczonych okres antykomunizmu. Zarabiały korporacje. Machina biznesu napędzała się sama. Histeria obejmowała coraz szersze kręgi. Prasa pisała otwarcie, że największą zaletą planu Marszala nie jest pomoc Europie, ale właśnie powstrzymywanie komunizmu. Należy dobić ruskich i jego państwa satelickie. Potem przeszedł ten amerykański antykomunizm w stadium histerii. Ta antykomunistyczna histeria to makartyzm. W tym makartyzmie wszyscy Amerykanie byli podejrzewani o szpiegostwo. Między innymi Albert Einstein, Charlie Chaplin i Robert Oppenheimer, szef projektu Manhattan, który przecież dał Stanom Zjednoczonym bombę atomową. I nagle okazywało się, że on jest szpiegiem. A kim był sam McCarthy? No. Proszę zwrócić też uwagę, bo w literaturze on jest często przywoływany, był nazywany często senatorem Rynsztoka. Działał głównie przez oszczerstwa. Ostatecznie w 1954 roku został potępiony ustawą Senatu. Jak umarł McCarthy? Na marskość wątroby w wieku 48 lat. Narkoman, alkoholik, a niektórzy mówili psychol. Tymczasem negocjacje na temat planu Marszala postępowały.
Stany Zjednoczone oczekiwały od potencjalnych beneficjentów, że będą im udzielać szczegółowych informacji o możliwościach swoich gospodarek. Że jakby będą odkrywać gospodarki przed Amerykanami i mówić im w detalach, co w tych gospodarkach jest silne, co jest słabe. Nawiasem mówiąc, 5% środków planu Marshalla szło oficjalnie na potrzeby amerykańskiej agencji wywiadowczej CIA. W państwach, które otrzymały środki, powstało wiele spółek fasadowych CIA dla realizacji celów wywiadowczych i częściowo także gospodarczych. Negocjacje między wszystkimi państwami, i tymi ze wschodu, i tymi z zachodu, trwały, ale ze strony Stanów Zjednoczonych nie było woli osiągnięcia porozumienia. Państwa zniszczone przez wojnę, szczególnie ruscy i Polska, liczyły na reparacje. Ale przeciwne temu były Stany Zjednoczone, bo ich zdaniem Niemcy mogłyby na tym ucierpieć. I jest to wiele razy przypominane. Te reparacje, Stany Zjednoczone mówią, w żadnym wypadku, bo ucierpią Niemcy. Podobnie państwa Europy Zachodniej, szczególnie Francja, występowała o reparacje od Niemiec. Ale ostatecznie Stany Zjednoczone postawiły Francję przed wyborem. Albo reparacje, albo plan Marshalla. Niemcy przede wszystkim. Niemcy nie mogły ucierpieć. Aż się ciska na usta Deutschland, Deutschland über alles. Ale tym razem śpiewali to Amerykanie. Truman. A powojenna denazyfikacja Niemiec, która miała być wspólnym ustaleniem mocarstw, bo mocarstwa na konferencjach stale o tej denazyfikacji mówiły. No, poza procesem norymberskim niewiele się wydarzyło, a przynajmniej daleko mniej od oczekiwań. W strefie sowieckiej niemal każdy nazista został skazany. Tu pokazuję statystyki, a w strefach zachodnich tylko co drugi. W strefach zachodnich większość nazistów była niewinna. Takie biedne, niewinne baranki. Wyglądało na to, że Żydzi w czasach Hitlera sami się pomordowali. Biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość hitlerowców uciekła do stref zachodnich, to ten obraz amerykańskiej rzetelności w ściganiu nazistów przedstawiał się fatalnie. Ale, powtarzam, oficjalnie obowiązywało Niemcy przede wszystkim. Niemców nie wolno rozbroić, nie wolno ich pozbawić gospodarki. No i w konsekwencji nie wolno ich rozliczać, ani żądać od nich reparacji, bo wówczas Niemcy mogłyby stracić zapał, żeby być przeciwwagą dla Sowietów. Negocjacje nad planem Marshalla trwały, ale dla wszystkich stawało się jasne, że Sowieci i ich kraje satelickie nie przystąpią do porozumienia, które oddawałoby kontrolę nad tymi sowieckimi, socjalistycznymi gospodarkami w ręce amerykańskiej agencji CIA. Było wiadomo. Ponadto należało oczekiwać, że nawet po przystąpieniu krajów Europy Wschodniej do planu Marshalla, amerykańska pomoc płynęłaby przede wszystkim na zachód Europy. Za Stanów Zjednoczonych na zachód Europy. A dopiero potem produkty z zachodniej Europy byłyby eksportowane na wschód Europy. Taka byłaby kolejność. W wielu rozmowach było to wprost formułowane, a wynikało z zacofania gospodarczego wschodu Europy i skali wojennych zniszczeń. Dla Sowietów i ich krajów satelickich nie było wtedy pozytywnych rozwiązań. W każdym układzie Sowieci i my byliśmy skazani na porażkę i cały czas powołuje się na źródła. I wówczas zdarzyło się coś, co dla Stanów Zjednoczonych było wręcz zbawieniem. Podczas spotkania paryskiego w lipcu 1947 roku Sowieci wyszli ze spotkania, zrywając dalsze negocjacje. To zerwanie negocjacji przez Sowietów było zbawienne dla Stanów Zjednoczonych, bo nie musiały się wywiązywać z ustaleń w Poczdamie. A te ustalenia w Poczdamie nakazywały połowę wypłat przekazywać zniszczonym przez wojnę Sowietom. I w tym spotkaniu paryskim Sowieci wykluczyli się sami, przez własną głupotę, przez to kacapskie myślenie. I wykluczyli nas, Polaków i inne państwa z tego planu Marshalla.
I od lipca 1947 roku, od tego paryskiego spotkania, dla planu Marshalla w Stanach Zjednoczonych zapalone zostało zielone światło. Ruscy postąpili głupio, a zachodnie państwa, szczególnie Stany Zjednoczone, przyjęły to jako dobrodziejstwo. Sowieci wiele razy podkreślali, że celem planu nie jest pomoc Europie, ale zapewnienie Stanom Zjednoczonym dominacji w Europie i na świecie i odbudowa potęgi Niemiec. Niemcy przede wszystkim, tak mówili też Sowieci, podobnie zresztą jak wcześniej Amerykanie. Deutschland, Deutschland über alles. Właściwie cały ten plan Marshalla mógłby nosić taką nazwę. Niemcy przede wszystkim, przynajmniej w Europie. Warto jeszcze wiedzieć, że pomoc amerykańska dla Niemiec nie ograniczała się do planu Marshalla. Jeszcze przed rozpoczęciem planu Marshalla Stany Zjednoczone przystąpiły do odbudowy niemieckiej kolei i systemu transportowego. Obok planu Marshalla następowały wypłaty subwencji, które w 1950 roku wyniosły 4% PKB. Pomoc gigantyczna. Dalej Stany Zjednoczone umorzyły niemiecki dług publiczny, który wynosił czterokrotność całej niemieckiej gospodarki. Znowuż gigantyczne kwoty. To się wszystko dzieje poza planem Marshalla. Dalej Stany Zjednoczone zredukowały gigantyczne niemieckie zadłużenie zewnętrzne, które narastało od zakończenia I wojny światowej. Narastało. Redukcja tego zewnętrznego zadłużenia nastąpiła przez tak zwaną umowę londyńską w 1953. Sami Niemcy podkreślali, że tylko redukcja tych zewnętrznych długów bardzo pomogła im w rozwoju gospodarczym. Niemcy przede wszystkim. Każda z tych ogromnych form pomocy, nie licząc samego planu Marshalla, w wielkim stopniu przyczyniła się do niemieckiego odrodzenia gospodarczego. Niemcy przede wszystkim. To był plan Marshalla. Tu jeszcze na wykresach pokazuję te pierwsze lata odbudowy niemieckiej gospodarki. No proszę popatrzeć, ten wzrost jest jak erupcja wulkanu. Wuj Sam zza oceanu nieba chciał Niemcom przychylić, byle by tylko stanowiły przeciwwagę dla Sowietów. Widać ten wzrost, prawda? Żadne państwo tak szybko się nie rozwijało, nawet w przybliżeniu. Niemcy mieli zniszczenia, duża część wykwalifikowanej kadry kwalifikowała się do więzienia albo wręcz na szubienicę. Mieli ogromny dług publiczny, mieli niespłacone ogromne zadłużenie zewnętrzne, a rozwijali się jakby pieniądze na inwestycje i zamówienia płynęły szerokim strumieniem. Strumieniem to raczej wygląda na rzekę złota, która do Niemiec napływała. A tu jeszcze Niemcy pokazani na tle między innymi Europy Zachodniej i Wschodniej. Niemcy wystartowały z poziomu Europy Wschodniej i w ciągu 8 lat prześcignęły Europę Zachodnią. To prawie jak start rakiety w kosmos. Widać to, prawda? Przeniosły się z jednej części Europy i wyprzedziły drugą. Wyszły z biedy i w ciągu 8 lat nagle trafiły powyżej tego bogactwa europejskiego. A tu jeszcze w zestawieniu z Polską i Sowietami. Niemcy nas napadły. Traktowały jak podludzi i wymordowały nasz naród, ograbiły naszą gospodarkę i zniszczyły naszą infrastrukturę. Nie odpowiedziały nigdy za te bestialskie mordy, nie zapłaciły reparacji, a na końcu spadł na nie deszcz amerykańskich dolarów i rozwinęły się wręcz cudownie. To się nazywa urodzić się w czepku. Niemcy przede wszystkim. Plan Marshalla. Marshall za swój plan, to odrodzenie europejskiej gospodarki, został człowiekiem roku 1947 tygodnika Time. Polscy historycy i ekonomiści po dziś dzień wychwalają ten jego plan Marshalla, który miał w cudowny sposób spowodować rozwój zachodniej Europy, a Niemiec w szczególności. A sami Niemcy? Sami Niemcy nawet ułożyli legendę swojego cudu gospodarczego, w którym przypisują główne zasługi socjalnej myśli Erharda. Według dzisiejszych Niemców to oni sami się odbudowali. Tacy byli gospodarni i tacy dobrzy z nich przedsiębiorcy. No cóż, proszę Państwa,
Żyjemy w zakłamaniu. Media zawsze prezentują interes właścicieli. Ale dobrze, że mamy dane gospodarcze. Dobrze, że czasem pojawiają się źródła rzetelne, bo byśmy zginęli w morzu oszustw. A amerykańska pomoc dla państw obozu sowieckiego. No. 8 marca 1947 roku przyjęta została ustawa Nolanda. Ustawa Nolanda zabraniała nawet odpłatnego eksportu do Sowietów i jego satelitów produktów, które uważano za ważne dla planu Marshalla. Nawet eksportować do nas nie chcieli, zakazywali. Europa Zachodnia dostawała w prezencie to, czego nam odmawiano nawet odpłatnie. Oni mieli za darmo, nam nawet sprzedać nie chcieli. Zero pomocy, zero kredytów, a nawet zakupów nie można było u nich robić. I na tym kończę tę drugą część wykładu poświęconego planowi Marshalla. Pomimo upływu 7 dekad, plan Marshalla uważany jest za pomoc dla zniszczonej wojną Europy. Często zapomina się o tym, że plan Marshalla z założenia miał uniknąć płacenia wojennych reparacji. Miał podzielić Europę, uczynić z tego protektoratu, jakim była zachodnia część Europy, zaporę dla rozprzestrzeniającego się komunizmu i uczynić z Niemiec rdzeń i najważniejszą siłę europejskiej gospodarki. I to zadanie, trzeba przyznać, w pełni się udało. Po II wojnie światowej Stany Zjednoczone miały w Niemczech ponad 260 baz wojskowych, instalacji. Okresami stacjonowało w Niemczech ponad 430 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Dopiero późniejszy rozpad Związku Sowieckiego spowodował rozwiązanie ponad 220 tych baz, instalacji i redukcję liczby amerykańskich żołnierzy do stanu ponad 100 tysięcy, to pokazuje tutaj na wykresie. Każdy centymetr niemieckiej gospodarki został przez Stany Zjednoczone zinfiltrowany. Dzisiejsza Unia Europejska i jej gospodarczy porządek z Niemcami w roli europejskiej lokomotywy ma swoje korzenie w planie Marshalla. Ale przecież plan Marshalla miał przede wszystkim służyć gospodarce amerykańskiej. Nie europejskiej, ale właśnie przede wszystkim amerykańskiej. Bo przecież trzeba było drastycznie ograniczyć produkcję zbrojeniową w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych groziły masowe zwolnienia pracowników. I do tego dodatkowo wróciło do Stanów Zjednoczonych 12 milionów amerykańskich żołnierzy. No, szykował się w tych Stanach Zjednoczonych gospodarczy Armagedon w 1945 roku. Pisały o tym liczne amerykańskie raporty. Miało być ogromne bezrobocie i nie być produkcji, bo nie było zamówień. I o tym znaczeniu planu Marshalla dla amerykańskiej gospodarki opowiemy w trzeciej części wykładu. Tymczasem proszę o Państwa refleksję. Dziękuję za uwagę.